Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym filmie. No i dzisiaj zobaczycie, jak rozbieram oblachowanie z silnika Fiata 126P. Silniczek 600, akurat ja mam 600. No ale tak, no jak widać, silnik jest już rozebrany w znaczeniu takim, że oblachowanie jest zdjęte. Także dlaczego zaczynam? Witam się i pokazuję Wam silnik, który jest już rozebrany. A gdzie film jest? No więc już odpowiadam. Straciły mi się początkowe nagrania, na których to między innymi się witam, mówię siemanko widzowie, ble, 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 ble. I nagrania, na których demontuję wydech, także tylko tyle, reszta filmów powinna być i za chwilę ją zobaczycie. Mam taką koncepcję, żeby pomalować wszystkie blachy na czarno, a wydech razem z kolektorami wydechowymi, pomalować je też na srebrno, czyli oblachowanie czarne, wydech i kolektory srebrne. Myślę, że taki kontrast będzie zajebiście wyglądał. Pokażę Wam a propos wydechu. Pokażę Wam tutaj. Mam nowy wydech do Malczana, do 600. I tu jeszcze mam takie wsporniki. Te wsporniki wszystkie mam przegnite, także trzeba było zamówić wszystko. Okej, to cóż. Zapraszam do oglądania. Umieściłem silnik na takim podwyższeniu, może będzie mi łatwiej kręcić śrubki. No ale w sumie nie wiem, no bo silnik chodzi na lewo, na prawo. Jak był na ziemi, jeszcze złączony ze skrzynią biegów, to był trochę bardziej stabilny. No ale niewygodnie było mi tam cokolwiek robić przy nim. Mam taki specjalny stojak na silniki, na skrzynię biegów, ale teraz tam jest skrzynia biegów od L46 SMG. Dlatego nie chciało mi się tej skrzyni zdejmować i wkładać silnika. No, spróbujemy jakoś tak to zrobić. Pozostało do odkręcenia te dwie blachy i osłonę zaworów, pokrywę zaworów. No i widzę, że będę musiał zdemontować prądnicę. Już nawet zlokalizowałem sobie jakieś śrubeczki. I tu jest jedna, cyk, która trzyma taką obejmę, taką metalową obejmę tej prądnicy. No i tu widzę kolejna śrubeczka i tu jeszcze kolejna. No i nie wiem, czy po odkręceniu tych trzech śrub już prądnica będzie moja. Zobaczymy.
No i w końcu udało mi się zdemontować. Całe oblochowanie i możemy sobie obejrzeć silniczek bez tego oblochowania. Czyli co, na pierwszy rzut oka widać wyciek oleju gigantyczny. Tylko zastanawiam się, czy to jest stary olej. No, stary na pewno jest, ale czy dalej skądś nie cieknie. Profilaktycznie wymienię sobie uszczelki pod cylindrami, czyli będę musiał zdjąć cylindry i tak głowicę będę musiał zdjąć, a to Wam jeszcze zaraz pokażę dlaczego dokładnie. Także te uszczelki zmienimy. Dalej obejdźmy sobie tak silniczek, sprzęgło. Zdejmę i zobaczę jaka jest ta tarcza, czy jest dobra, najwyżej się wymieni. Czasami przy ruszaniu są takie szarpnięcia, nie wiem czy to przez sprzęgło, chyba nie, ale w razie czego skontrolować można. Tutaj no to jak już będę głowicę ściągał, no to uszczelki osłon popychaczy też oczywiście do wymiany. To do czyszczenia, ewentualnie do niklowania, bo śruby będę chciał dać do niklowania. Także może przy okazji też to zrobią. Także tu uszczelkę już mówiłem. No i cóż, z wycieków to chyba tyle. Jeśli chodzi o silnik, tu jeszcze pokażę oblachowanie zdemontowane. Także ja demontowałem tą osłonę wentylatora, po części zdejmowałem, najpierw jedna połówka, później druga. Można w całości zdemontować, no i tak musiałem ją rozpołowić, także sobie tak zdjąłem.
Śruby chcę dać do niklowania, trochę tego jest. Powiem Wam, że bardzo dużo śrub jest. Nie spodziewałem się tego trochę, że tak dużo jej będzie. No i wycieki dość duże i można się naprawdę ubrudzić. W rękawicach raczej się tego nie zrobi, chyba że w takich jakichś cienkich. No bo tutaj bardzo mało są śrubki. Na klucz 8, na klucz 10, czasami się zdarza tam 13, gdzie nie gdzie, ale generalnie małe śrubki trzeba palcami wykręcać, a to musi być precyzja. To wszystko w tym filmie. Dzięki za oglądanie. No i czeka nas i Was, w sumie bardziej Was, kilka filmików z malczanem. No muszę ten silnik doprowadzić do końca. Troszeczkę się nie spodziewałem, żeby zakres robót taki będzie. Na początku myślałem, żeby tylko zdemontować oblachowanie. I to w sumie zrobiłem, ale kilka rzeczy wyszło, można zobaczyć, więc trzeba to naprawić. Także zapraszam do kolejnych filmów i narka. Blachy już po piaskowaniu. Zobaczcie, jak zajebiście wyglądają. Tu mamy na przykład misę olejową. W środku wygląda jak nudówka. Tutaj blachy, na przykład osłona wentylatora. To wszystko było piaskowane takim drobnym piaskiem, żeby tych elementów nie zniszczyć. Myślę, że dobrze to wyszło. No i pozabezpieczałem gwinty, zobaczcie. Tutaj nakręciłem dwie śruby, żeby tych gwintów nie uszkodzić. Tutaj nakrętki. Także myślę, że dobrze to zrobiłem. No i wszystkie elementy oczywiście wyczyściłem, chociaż podobno nie trzeba było tego robić, ale no trochę wstyd tak dawać jakieś blachy do komuś do piaskowania, których nawet w ręce nie można wziąć, bo są takie brudne od oleju i od brudu. Teraz pakuję to wszystko do BM-eczki i zawożę do lakierowania.